Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam was w kolejnym Mieszczuchu na roli. Cóż, część druga odcinka budowlanego, właściwie po części, w takiej dużej części, nie? No, według ankiety, którą napisałem, utworzyłem na karcie społeczność na moim kanale, zagłosowaliście, aby drugą część budowy mojego nowego gospodarstwa, mojego nowego rozdziału na tej mapie, na naszej BBSJ-owej, sąsiedzkiej i mojej mieszczuchowej kampanii, po prostu zrobić na odcinku, a nie na live'ie. Powiem szczerze, mi bardziej pasowałby live. Dlaczego? Bo byłaby żywa interakcja, a ja lubię interakcje, lubię live'y. Chociaż odcinek oczywiście też jest spoko, też jest ok. Nawet rozumiem, odcinek można obejrzeć w każdej chwili, a zapis z live'a, no, też można obejrzeć, ale jednak zapis to nie to samo, bo nie ma takiej ciągłości, bo tutaj zerkanie na komentarze, odpowiadanie i tak dalej. I właściwie może nawet faktycznie lepiej, że odcinek, bo żadne pytanie nie będzie mnie rozpraszać i nie będę robił jakiś głupot w stylu jazda czy chodzenie dookoła i tak dalej w jednym punkcie. Dobrze, wychodzimy z chałupy i coś wam się rzuci od razu w oczy. Jak spojrzę tutaj w prawo. O, proszę, proszę. Troszeczkę zmodyfikowałem moją wizję garażu na pojazdy. Słuchajcie, pamiętacie, co ja postawiłem w tym miejscu, nie? Pamiętacie? Tak, pamiętacie, bo przecież to robiłem przy was. I słuchajcie, sprawa jest taka, że znalazłem taki oto piękny obiekt, piękne garaże i zakochałem się po prostu w tych teksturkach. No to jest coś pięknego. Jeszcze bardziej mi to pasuje niż tamten do kolorystyki, gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. A opłacało się to postawić, ponieważ taki jeden tutaj sześciostanowiskowy garaż kosztował mniej niż tamten i kiedy tamten sprzedałem, aby postawić ten, no to za ten dopłaciłem, do tego dopłaciłem chyba tylko jakoś 1000, czy nawet nic nie dopłaciłem, w każdym razie wyszło to bardzo podobnie, to są bardzo tanie rzeczy i przed tą wiatą, którą stawiałem, tą przejazdową tutaj, postawiłem drugi taki przeciwległy na maszyny, idąc za pewną sugestią jednego z was, z widzów, Krzysztofa K. dokładnie, aby maszyny wszelakie, co prawda chodziło o podczepiane, nieciągnione, ale podczepiane uznałem, że również będę chował pod zamknięciem, bo faktycznie może silnik graficzny lepiej to zniesie. No, jak na razie znosi to wręcz kapitalnie. No zobaczcie, no nic się tutaj nie dzieje. Stałych 60 klatek. No ale to miejsce też jest strategiczne, no bo tam jest koniec mapy, tam jest niedaleko koniec mapy. Tutaj jest jakaś biogazownia, ale to jest statyczne. Tutaj jest jakieś pole. Niewiele się dzieje, więc wydajność na gospodarstwie będę miał, myślę, jak najlepszą. Kochani, dobra. Właściwie powiem wam, że ja też lubię tego typu odcinki oglądać u kogoś. A nie, moment, to ma być otwarte, żebym wiedział, które stanowisko jest wolne. Dobra. Tego typu odcinki też lubię oglądać u innych twórców. To jest zawsze taki oddech wśród pewnej rutyny. No oczywiście, słuchajcie, goście na Mieszczucha będą. Spokojnie, proszę się nie denerwować. Ja wiem, że tutaj też sporo z was mi pisze, że czeka. Zanim jeszcze ja zapytam, czy jeszcze czekacie. Teraz zauważyłem, że to ogrodzenie takie jest pozbawione kolizji. No ale dobra, to jest tam szczegół. Nie szkodzi tutaj właściwie. No, kolizje są zbędne, bo ja to mogę w każdej chwili przeskoczyć. Dobrze, kochani. Co jeszcze nowego? No, tam jest ten taki garażyk fajny, przejazdowy i ja domyślnie postawiłem go, aby zrobić sobie w nim parking maszyn na sianokosy, czyli moje kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki, no i prasa, bo prasa no, nie tylko do sianokosów oczywiście służy, ale też, także no, jest jak jest, słuchajcie. Jeszcze zobaczę, czy to faktycznie będzie na sianokosy, czy może jakieś inne maszynki ja sobie tutaj wklepię, znaczy postawię do tego garażu, innego rodzaju maszynki. Zobaczymy jak to będzie. No i co? No i troszeczkę zacząłem grodzić już teren. Postawiłem też kilka topoli. Widzicie, postawiłem tutaj obiekty, to znaczy no, powiedzmy, że posiałem trawę, no to jest trawa jako obiekt. Obiekt potem się sprzedaje, trawa zostaje. No i tutaj jeszcze oczywiście trzeba je coś poprawić, bo tutaj jest jakiś taki łysy placek. Tu generalnie, tak jak mówiłem, będzie ogródek, płotek i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję jednocześnie za wszelkie propozycje modyfikacji dekoracyjnych. Rzeczywiście
Wszystko, co chciałem, jest i to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. No to jeżeli chodzi o aktualizację, to chyba tyle. A nie, jeszcze jedna rzecz. Tu jest wjazd główny na farmę, dla jakiejś osobówki czy coś takiego. Po prostu nie dla maszyn, no bo tutaj przejeżdżamy koło samego domu. A tu jest wjazd i wyjazd dla maszyn. I tutaj postawiłem sobie przed tym wjazdem, wyjazdem taką oto zajebistą myjkę Kershera. No powiedzmy, że Kershera. Oczywiście wszystko działa. Pyk, cyk, pyk, jest elegancko. Maszyna wraca z pola, wjeżdża od razu na myjkę i może się umyć. Tu oczywiście też wszystko działa, więc no, po części już grodzenie jest gotowe. Tutaj widzę, że coś się jeszcze zadziało z terenem. Teraz zauważyłem to dopiero. Trzeba tu będzie troszeczkę zaingerować. No i bardzo fajna modyfikacja na konfigurowalne, ustawialne, no edytowalne, o, edytowalne tabliczki, strzałki. Tu jest taki tam wjazd-wyjazd, wiadomo. Postawiłem sobie skrzynkę na listy, również z tej paczki. Skrzynka na listy z nazwą oczywiście tego miejsca, czyli słuchajcie, GR Zielona Małpa. Tak się będzie mój GR nazywać, koniec i kropka. Mało tego, teraz wam jeszcze szybciutko pokażę, co tu jeszcze zrobiłem, aby każdy mógł trafić do gospodarstwa rolnego Zielona Małpa. To w ogóle zielona małpa jest tylko jedna, to jestem ja, w razie czego ja tutaj mnie tutaj bardzo serdecznie, taką serdecznym przezwiskiem przechrzcił wujek. Ja to biorę na klatę i robię z tego element swojej marki. I tutaj widzicie, od strony drogi jest strzałka, że do GR-u Zielona Małpa, no to tędy, tak, dobra. Teraz szybciutko jeszcze się przeniesiemy. A właściwie to wujek jest teraz ze mną tutaj w grze, to znaczy, no na TS-ie go nie ma, bo jego żona już śpi. Ja też powinienem spać. Słuchajcie, jest trzecia w nocy. Ja coraz lepsze pory mam do nagrywania. To jest w ogóle masakra. Wujcio tam sobie coś działa. O, proszę bardzo, jest tutaj. O, możemy go namierzyć. Zobaczcie. Wujek też tutaj korzysta z dobrodziejstw modyfikacji, które ostatnio wrzuciłem. I też sobie tutaj dopieszcza swoją farmę. No, to jest super, że on ma kompletnie inną farmę, kompletnie inny pomysł na swoją farmę. Ja mam kompletnie inny pomysł, inny plan. A wszystkie farmy na tej mapie, Jacka, Bartka, moja i wujka, są moim zdaniem piękne, bo każdy robi po swojemu. No i tutaj taki kuty to jest kłopot, bo to jest teksturka. To nie jest drzewo, to jest teksturka. To tutaj jest bez kolizji. Nie mam pojęcia, może coś postawię tu po prostu, no ale tutaj jeszcze będzie wypadało zrobić drogę. No. O, właśnie, wujcie opowiedział to, co ja przed chwilą. Zobacz, jak jesteśmy różni, ty robisz wszystko, by mieć dużo miejsca na farmie, a ja wykorzystuję każdy milimetr. Ja mu tylko to napiszę. Właśnie coś podobnego powiedziałem na odcinku, który akurat nagrywam. No, dobra. Słuchajcie, wujcio tutaj wpadł do mnie ostatnio i tak stwierdził, patrząc na to, co tu się dzieje, że tu powstaje kombinat. Tak, tak, nagrywam. Że tu powstaje kombinat. I słuchajcie, i tak i nie. Poniekąd jakiś tam kombinat z tego będzie oczywiście, no bo tutaj jednak będę szedł w jakąś taką ciekawszą produkcję. A ty małpo zielona. Ale z drugiej strony ja chcę, żeby to nie był taki surowy, betonowy kombinat. To ma być coś takiego przytulnego, taka hybryda, takie dwa w jednym. I dlatego tutaj na przykład na tej ogromnym landzie, jakby nie patrzeć, nie będzie wszystkiego, ponieważ część, słuchajcie, rozlokuje sobie również tu. Gdzieś tutaj, za tym polem. I teraz w końcu nie wiem, czy ja to pole będę usuwał, czy może jednak nie. Zobaczymy, może zrobię sobie przejazd tędy po prostu, jakoś tak troszeczkę zmniejszę to pole o ten przejazd, a tutaj będzie wszelakie cięższe przetwórstwo, no jakieś tam produkcja nawozów, nasion, produkcja może paszy, może będę zamiast paszowozów używał maszyn i tak dalej, jakieś urządzenie do paletowania buraków, wiecie o co chodzi. Tutaj zwierzątka jakieś, czyli krówki, tak jak powiedziałem, główny park maszynowy i tam jakieś silosy oczywiście, raczej w ten sposób. Postawiłem sobie taki warsztacik tutaj, ponieważ myślałem, żeby postawić warsztat przy myjce, żeby od razu umyć po pracy i naprawić, ale uznałem, że naprawiać będziemy przed pracą,
przed wyjazdem do pracy. Konserwacja, sprawdzenie, przegląd techniczny, jakaś obsługa codzienna i w pole do roboty. Dobra, kochani, słuchajcie. Jeszcze troszeczkę sobie modyfikowałem teren tam za oborą i jeszcze tam sobie go powiększyłem troszeczkę, bo za tą biogazownią jeszcze miałem kawałek działki, jak się okazało. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. O, tutaj właśnie. I tutaj również, no coś będzie. Tutaj sobie zrobiłem takie podwyższenie, żeby tu nie było nigdzie zbyt równo, bo tak sobie uznałem, że tak wszystko na jednym poziomie, gdzieś tutaj może coś postawię po prostu takiego, że wiecie, że będzie spoko. Ewentualnie jednak to wyrównam do tego i tak jak planowałem, postawię po prostu takim odbiciem lustrzanym drugą oborę w tę stronę na kolejne 50 krów, ale służących do czegoś innego. Okej, kochani. Tak z marszu wszedłem sobie tutaj, właściwie na spontanie, zajrzałem na tą sondę u mnie na karcie społeczność, no i jest, słuchajcie, jak jest. Jak widzicie, przez tą dalszą deformację terenu troszeczkę mój budżet się uszczuplił, 72, niecałe 73 tysiące mi zostało, a tu jeszcze coś bym postawił, na przykład silos na kiszonkę. Dlatego, słuchajcie, teraz przejadę się po prostu do mnie na starą farmę i jeszcze sobie zobaczycie, jak to wygląda, jak to wyglądało właściwie, no i już wyglądać nie będzie. Tak, wyjadę sobie oczywiście tutaj. Jak możecie zauważyć, też sobie dorysowałem taką prowizoryczną dróżkę malowaniem terenu. Zamknę bramę, no bo tutaj jeszcze ktoś, jakiś złodziej, nie mówię, że sąsiad, ale jakiś złodziej może tutaj zawsze sobie przyjść. Znowu mi nie działają te pieprzone, cholera, kierunkowskazy na manetkach. Coś tu jest nie tak. No nic, dobra. No i słuchajcie, jeszcze jest opcja taka, że ja mam plony do zbioru na dwóch polach. Dwóch, w sumie nie małych polach, bo zobaczcie. Tutaj jest do zebrania co? Rzepak. Tak, to jest rzepak. Tutaj jest do zebrania rzepak, a tu jest do zebrania owiec. Ja sobie teraz tylko zerknę na ceny tego wszystkiego. Rzepak 1700, czyli nie najgorzej, a owiec 1270, czyli też właściwie nie najgorzej. Ja owiec zwykle koło 1000-1100 max sprzedawałem. No i tak to mniej więcej, słuchajcie, było. No. Dlatego, no nie będę teraz tego zbierał oczywiście, bo teraz będziemy kończyć budowę, tylko że słuchajcie, chodzi mi o to, że ja chcę pojechać na starą farmę na chwilę, po to, aby zabrać tam jedną z maszyn, no dużo za nią nie zarobię, ale chodzi mi o to, żeby zabrać rozsiewacz nawozu, ten taki podczepiany do tylnego tuza, bo właściwie ja robiłem głównie opryski, a ewentualnie rozsiewacz nawozu, to ja sobie jeszcze jakiś inny sprawię po prostu. Taki czerwony z Kuna, ja go chyba nawet ani razu na odcinku nie użyłem, on stał gdzieś pod tą starą oborą, gdzie miałem krowy. No i tyle z tego było, tak właściwie. Tutaj już brama jest zamknięta, więc tędy sobie nie przejadę. Dobra, no to pojedziemy tutaj przy stacji benzynowej. No i słuchajcie, jeszcze rzucę tylko okiem, co ja tam mam. I ewentualnie coś jeszcze po prostu pójdzie na sprzedaż, bo chodzi o to, aby po prostu tutaj coś jeszcze dorobić. Trochę przeszarżowałem z tą deformacją terenu, bo jak nie z tą pierwszą główną, tylko tą właśnie, co teraz wam pokazywałem, bo troszeczkę, tak prawdę mówiąc, nie przewidziałem tego, że... A tu jeszcze moje palety są. Kurde, nie przewidziałem tego, że to jest aż tak drogie. To znaczy, ja kompletnie nie zwracałem na to uwagi. I tak sobie myślę, że po prostu... No, część maszyn trzeba będzie do jasnej anielki sprzedać. Być może również tą ścielarkę dla krów. Ścielarkę po prostu kupię inną, tańszą. A, rozsiewacz jest tutaj. Dobra. Bo tutaj już widzę, sąsiadowi wyrosło zboże. Nowemu właścicielowi tejże ziemi, czyli TCL98. I teraz tak, ja muszę tutaj namierzyć tylko, z której strony jest... Z tej, dobra. Czyli tyłem muszę podjechać, dobrze. Okej, to podjedziemy. No i ten rozsiewacz, no na razie on mi potrzebny do szczęścia nie będzie, tym bardziej, że ja mam raczej w planach... Moment, sobie go troszeczkę przestawię. O, tak, dobra. Tam jest trochę nawozu, a nie szkodzi tam, nie zbiednieje. Bo mam sobie oczywiście w planach, słuchajcie, no tam fundnąć coś lepszego, no nie ma co. I jeszcze mam w planach dokupić drugi siewnik bez podsiewacza i chyba nawet bez kultywatora.
chociaż z kultywatorem może. Ostatnio tutaj Mikołaj pracował na wypożyczonym wadersztacie, tylko że, bo, żeby siać poplon. No bo ja nie chcę siać poplonu z tego mojego dużego Horsza Pronto, bo po pierwsze, no tam poplon to jest po to, żeby tam sobie nawieść to pole jakoś, tą roślinką. No a po drugie, no to ja bym chyba po takich siewach i potem przeoraniu tego poplonu już miałbym praktycznie cały ten etap nawożenia za sobą i nic nie musiałbym robić. A ja jednak lubię sobie dorzucić robotę. Dlatego na przykład ja nie będę też korzystał z tego fermentatora, z tego urządzenia do fermentacji, co tam sobie postawił wujek i pewnie chłopaki też będą korzystać. Nie, że nie fajne, fajne, bardzo fajne, nie powiem, ale na ten moment i najbliższy czas myślę, że jednak będzie zwykła pryzma, no i trzeba będzie też zarobić pieniążki na sieczkarnię. Tutaj jest, mamy piękną sieczkarnię John Deere'a wgraną, ale ja oczywiście, oj nie, tutaj jeszcze kierunkowskaz, ale ja oczywiście będę ostrzył sobie zęby na co? Na co? Oczywiście, że na klasa. No a klas to jest klasa, słuchajcie, i ten klas Jaguar, sieczkarnia, on tam co prawda bardzo powoli jest tutaj u nas na tych modhubach wszelkich aktualizowany, wersja 1.02 bodajże jest tego klasa Jaguara, to znaczy już jest 1.03, ale długi czas była 1.02 i tam jeszcze czegoś brakowało animacji jakichś elementów wewnątrz tej sieczkarni i tak dalej, nie? Dlatego jeszcze się wstrzymywałem. Ona też kosztuje 215 tysięcy, bodajże właśnie tyle co ten 15 koła może być, tyle co ten, słuchajcie, no John Deere. Jednak to już jest chyba ta godzina, wiecie, trzecia godzina, a tu człowiek nagrywa film. Masakra. Więc troszeczkę gubię może to. I teraz słuchajcie, jeszcze tylko pojadę na szybko sprzedać sobie tę oto moją ścielarkę, bo właściwie nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest spoko rozwiązanie, ale zauważyłem, że wyścielić można też paszowozem, pod warunkiem oczywiście, że wsypiemy tylko do paszowozu słomę. I wtedy też przynajmniej na tamtej oborze odpalał mi się trigger do ścielenia, no także no tak to jest. Dobra, ja muszę tutaj naprawdę zarobić, a nie chcę sprzedawać przez menu garażu, bo wtedy będę stratny. Sprzedam sobie tą ścielarkę. Zresztą pewnie i tak jakąś inną dociągnę z modów, tak samo jak paszowóz w sumie, bo paszowóz też z modyfikacji już znalazłem. I będę raczej tego Silo Kinga się pozbywał. Nie samojezdny, też paszowóz ciągniony, tylko że... Moment, i teraz znowu tutaj jest problem, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Nie, no tutaj jest chyba przód. Zaraz, nie. Nie tym razem, no tutaj jak byk, dobra. A bo widzicie, no tak to jest, no człowiek tutaj jakiś niecierpliwy. Ja tu jeszcze miałem zgodę, żeby chwilę maszyny stały na tej ziemi, a oni już tam komuś to sprzedali, ten już tu obsiał w ogóle, nie wiem jak on to zrobił, kiedy tu maszyny moje stały, no ale cóż, tak to jest. Czy mam w posiadaniu maszynę do wycinania drzew? A chodzi pewnie o tą żółtą. No, używałem tego T-Rexa, tylko że ja go zwróciłem dosłownie z 20 minut temu. No, także wujcio, niestety, wujciowi tym razem nie pomogę. Dobra, ruszamy do sklepu, sprzedam tą ścielarkę i... Co za małpa zielona. Przecież kurde on miał, bo łączył sobie wujcio pola. Tam gdzie miał drzewa na miedzy, kurde. Małpa zielona, no. No, dobra, jedziemy to sprzedać i bierzemy się za jakąś budowę. A jaki jest plan na budowę na dzisiaj? Słuchajcie, chcę postawić ten silos na kiszonkę. I wiecie co? Stwierdziłem, że obiorę strategię taką, że nie będę stawiał obiektów, w których mogę kupić nasiona na miejscu,
nawozy na miejscu, wapno na miejscu, tylko tak, wapno będę, po wapno będę jeździł tutaj na stację wapnowania zestawem, zestawem tam Tatrą z naczepą, z tą wanną i będę po prostu wapno wysypywał w jakimś tam jednym miejscu i potem tak, na rozsiewacz będę albo sypał to wapno taśmociągiem, albo po prostu łyżką. Za pomocą ładowarki, zresztą ładowarki dostępnej z polskiej paczki modów. To jest to JCB, taki fajny, stary, żółty. On tam swoje kosztuje, więc póki co to raczej podejrzewam, skoro mam taśmociąg, to bym sobie tym taśmociągiem tutaj jakoś radził. Wiecie, do obornika już taśmociągu nie potrzebuję, bo tam będę miał miejsce, aby ten obornik normalnie sobie po ludzku odbierać. Chyba że kupię drugi taśmociąg, to też jest całkiem możliwe. A jeżeli chodzi o nasiona, no to będę produkował swoje, tylko że oczywiście najpierw muszę mieć ziarno, nie? Bo to jest takie wymagane. Dobra, 17 tysięcy, no i super, dobrze. Już jest 105 tysięcy, myślę, że coś mi tam powinno starczyć. Jeżeli mi nie starczy, no to coś jeszcze sprzedamy. Ten paszowóz prawdopodobnie. Bo krów i tak nie kupię prędzej niż po pierwszym sezonie tutaj, nie? No bo teraz znowu przez jakiś czas będę, no znowu przez jakiś czas tutaj będę na dorobku, no bo to jednak jest duże przedsięwzięcie, takie wiecie, takie stawianie gospodarki, także no, no niestety, no tak musi być, nie chcę być wręcz inaczej. Tu jeszcze mi brakuje tylko postawić sobie znak drogowy z ograniczeniem do 20, tak żeby było zdrowo dla maszyn, dla zawieszenia pojazdów i tak dalej, no. Ale to tak, gdzieś widziałem chyba takie znaki drogowe z ograniczeniem prędkości w modach, ale to sobie na spokojnie poszukam tam kiedyś. No więc także część rzeczy, które miałem, wracając do tematu, część rzeczy, które miałem zautomatyzowane wcześniej, znowu będzie manualnie i u mnie tutaj nie będzie jakoś mega lekko, no chociażby to, że tutaj przy wjeździe na farmę, przy wjeździe, wyjeździe na farmę dla maszyn nie ma warsztatu. Bo do warsztatu trzeba będzie podjechać tam koło domu i tam sobie zrobić przegląd przed wyjazdem do pracy. Znając życie, sam będę o tym zapominał i nie będę o tym pamiętał. Tak to będzie pewnie wyglądać. No, a maszyny tutaj oczywiście to sobie przewiozłem w międzyczasie, robiąc też testy wydajnościowe. No jak widzieliście, tu już większość maszyn jest przewieziona na farmę, także no, tragedii nie ma. Dobra, ja sobie teraz John Deere'em wjadę do garażu, ale najpierw to się napiję. Bo mi masakrycznie zaschło w gardle, aż mnie po prostu zatkało i teraz tak, tutaj będzie klasior, tutaj będzie drugi duży ciągnik, który kupię na spokojnie, oczywiście, że kupię, tak, bo czemu by nie kupić, oczywiście, i John Deere na trzecim stanowisku, nie powiem wam co to będzie. 300-konny ciągnik, nie mam tej marki jeszcze u mnie tutaj, nie jest to ani John Deere, ani Klas, więc tak, no, kombajn widzicie już tam stoi, kombajn, no, tak nie ma tak wygodnie jak w tamtym starszym moim garażu, który postawiłem na początku i już sprzedałem, bo jest tak, no nie powiem, że na grubość lakieru, ale jest troszeczkę, no, trzeba cofać powoli i ostrożnie, ale to mi nie przeszkadza, to mi się wręcz nawet bardzo podoba, dobrze. John'ego tutaj zamykamy, niech on tutaj sobie siedzi. No a ja w końcu wejdę do menu budowy. Coś tam mam nadzieję wam rozjaśniłem. No a zabieramy się teraz do roboty. Słuchajcie, obiekty, tak się w sumie składa, że obiekty, przynajmniej niektóre, są dużo tańsze niż rzeźbienie terenu. I to mnie troszeczkę może ewentualnie uratować. Tak, ja myślałem o takiej pryzmie na kiszonkę, tylko teraz pytanie. To jest mała pryzma. To jest wręcz malutka pryzma, bym powiedział. I myślę, że jednak, no tak, tutaj powiem wam, chętnie sobie postawię drugą oborę. Tu. Te drzewka na tym pastwisku nawet mogą stać, ja ich nie wytnę. Zresztą ja drzewek i tak jeszcze na farmie dosadzę. Ja mówiłem, trochę kombinat, ale przytulny kombinat. Domowy, swojski kombinat. A nie surowy, betonowy. Także wiecie, jak to będzie. I teraz tak, no, mój teren kończy się gdzieś mniej więcej. Zresztą będziemy widzieć. A nie, ja to mogę postawić gdziekolwiek. Właśnie ten mod... widzicie, co tu się dzieje? Mogę na przykład Bartkowi wjechać na farmę i mu postawić. Słuchajcie,
Global Company właśnie robi coś takiego, że czasami u siebie na farmie nie można postawić obiektu, bo się robi na żółto, bo się robi coś tam. Ale bez problemu postawi się obiekt na przykład właśnie na czyjejś ziemi, nie? Na nie swojej ziemi. Także no tak to jest. Dobra, ja sobie słuchajcie teraz, widzicie tutaj, jednak będę musiał ten teren podrzeźbić, albo i nie. Albo i nie, moment. Słuchajcie, mi się ta pryzma podoba. Ona mi się nawet, bym powiedział, bardzo podoba. Tylko, że moment, ja tu muszę wyhaczyć teraz, żeby tu było łatwo ewentualnie mi wjeżdżać z tym. Wiecie, o co chodzi. A tutaj widzę, że to będzie na trawę nachodzić. Tą z obiektu. Dlatego ja tutaj to muszę jakoś tak, wiecie, obora będzie w takim tym lustrzanym odbiciu. I teraz jeszcze druga kwestia. Jak to się będzie prezentować finalnie z dojazdem do obornika, do odbioru mleka, do rozładunku krów, bo to jest takie moje estetyczne widzimisię, a jak to wyjdzie potem, no to różnie może być, nie? Wiecie, mógłbym postawić tą oborę tutaj, zamiast tych dwóch garaży, garaże na przykład przenieść jakoś tu, nie może naprzeciw siebie, ale obok, w ten sposób, i też by to jakoś wyglądało. Przy czym, nie wiem dlaczego, ale mi zależało, aby garaże były blisko domu, gospodarstwa głównego, bo jakoś tak, kurde, zauważyłem, no z tych wszystkich, których oglądam, albo oglądam zdjęcia gdzieś jakichś różnych gospodarstw z lotu ptaka, to tak najczęściej jakoś jest. Jakoś tak najczęściej jest. Pewnie wiem nawet dlaczego, ale no to tam mniejsza o to. Dobra, żeby ta trawa mi tutaj nie wchodziła w ten silos, to ja sobie... Ojejku, nie tak. Tak, ja to sobie tutaj, słuchajcie, machnę. Zrobimy to w ten sposób, tak, dobra. O, i przy okazji tutaj, widzicie, tutaj właśnie jest ta tekstura tej skały, bo dotąd wtedy rzeźbiłem. A teraz sobie tutaj ten teren powiększyłem. No bo właściwie dlaczego by nie? I myślę, że dobrze tutaj z tym zrobiłem. Dobrze to sobie wykombinowałem. Dobra, o, widzicie, nawet na biogazownię mogę wjechać, tak właściwie, no więc faktycznie jest to bezkolizyjne budowanie, które olewa własność terenu. I dobrze, wracamy do silosów. I teraz tak, a gdyby tak spróbować taki, on też jest na jedną stronę, to znaczy nie jest przejazdowy, o to mi chodzi. Ja niekoniecznie chcę przejazdowy ten silos, ale też nie zakryty tak naprawdę, bo... moment, ten jest kurde malutki i tani. Te są znowu cholernie drogie, a ten jest... Ten też nie jest duży i też nie jest tak elegancko z nim. A gdyby tak właśnie ten... Ten mi się podoba, bo chyba tu nawet... Nie no, regulować wysokości raczej się nie da, ale on jest ładny po prostu. Ja się tu muszę jeszcze upewnić, czy ja tu mam na pewno równo w tym miejscu. Wydaje mi się, że tak, ale głowy sobie uciąć nie dam. Czy tutaj mam równo? Bo ja bym tutaj sobie oczywiście wcofywał. Nie, tutaj nie ma takiej rampy do podjazdu, więc ja bym tutaj musiał wcofywać i po prostu tak jeździć w te i nazad, w te i nazad. Jest to może mniej wygodna do pracy pryzma, no ale myślę, że nie jest najgorzej też, nie? I teraz tak, ja tutaj sobie zerknę tylko, jak ta obora się kończy. Obora się kończy mniej więcej tu, czyli właściwie w sumie dałoby się przejazdowe zrobić dwa, takie podobne, tylko że przejazdowe. Moment. Momentos, unos, momentos. Coś takiego. Jest mały. To jest chyba to samo, będzie ta sama pojemność. Średni. Oj, średni już jest za duży w tym miejscu. Dobra, spokojnie. I teraz tak, słuchajcie, może ktoś z was powie: Szarpi, będziesz miał łącznie 100 krów, a taki mały silos na kiszonkę, przecież tej kiszonki będzie ci się co chwilę kończyć. Spokojnie, kochani. Aby tak nie było i żeby sobie jeszcze urozmaicić, kiszonkę jednak dalej będę robił w kostki owijane folią. Czyli będę robił kiszonkę i tak, bo dlaczegoż by nie? Patrzcie, co to za małpa czarno, szympans po prostu bordowo-błękitno, kuźwa fioletową ma chyba tą koszulę, nie wiem, bo jest rozmazane, tu mi przylos. Zaraz mu postawię na łebie mu zaraz postawia silos na kiszonka i będzie kisł. Dobra, uwaga. No, nie wiem, gdzie on teraz jest. Bo tak właściwie to ja nie wiem, gdzie ja stałem.
I teraz tak, czy zrobić tą przejazdówkę? Dwie może takie przejazdówki, te standardowe właściwie. To też jest, widzę, na Kiszonkę. Ale to jest drogie strasznie. Nie, to i za duże zapewne, także. To jest tak, byłoby 30 tysięcy, 25, duży, no duży jest za duży, średni też jest za duży, ale mały, mały, ale wariat dałby radę, myślę, na spokojnie. Tylko że tamten z kolei, który prowadzi w jedną stronę, też mi się podoba. Ja tam nie mam problemu, żeby wcofywać po prostu do niego, chociaż w sumie chyba faktycznie łatwiej by było. No ale znów z drugiej strony zestaw z przyczepą, który będzie wysypywał, jadąc tak do przodu, przejeżdżając, czy mu tutaj wystarczy na to miejsca? Chyba że to też spłaszczę po prostu, ale to już nie teraz, bo to jest naprawdę, mówię wam, płaszczenie terenu tutaj to jest bardzo, ale to bardzo drogi biznes. Fajnie, że tutaj też można to. O, widzicie, mój teren i mam kurde to na żółto, nie? I mam to kurde na żółto. Dla mnie to jest po prostu jakieś kurde czary mary. No ale nic, dobra, robimy tak. Powinno mi tutaj to starczyć. I drugi zaraz obok, żeby był tylko równo. I cyk, dobra. Widzę, że tutaj teren się troszeczkę nawet dopasował, także jest spoko. Oczywiście na te placki takie różne kolorowe to wy nie patrzcie sobie. Strzela snajper z balkonu. No. Tak, założę się, bo ja teraz tak miałem, widząc tutaj chłopka z napisem Bohun. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to dzień dobry wieczór, albo uszanowanko, albo dzień dobereł. Jak to wujcie się ma zwyczaj witać. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Bo to tutaj moja farma jest bohaterem tego odcinka, a nie wujcia. Tutaj jest jakiś zrębek. What the fuck? O, mogę to podnieść. No to wyrzucę to do biogazowni. Im się to tam przyda. Może w końcu kiedyś coś wyprodukują, jakiś biogaz czy coś. Dobra, i teraz, no faktycznie tutaj będzie warto to spłaszczyć w tym miejscu, ale z tego co widzę, no to ja się tutaj niepotrzebnie przejmowałem troszeczkę o to miejsce na manewry, bo jak ja to tutaj dopłaszczę, a zaraz to może zrobię, może to nie wyjdzie jakoś drogo, to już będzie tutaj, będzie już po prostu gotowe, jakby coś, na kiszoneczkę, nie? Także spoko, dobra, przekształcamy teren, rzeźbienie. Zrobimy to i teraz, aha, bo tutaj już się zaczyna w górę, nie, jeszcze tutaj nie. Moment, tak, tu jest jeszcze równo, czyli mniej więcej tym kwadratem, moment, ja sobie jeszcze może go pomniejszę, tak. Pojedziemy odtąd, proszę bardzo, o to mi chodziło, o to. Jak tam pieniążki? Dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii, no i drzewka oczywiście T-Rexem trzeba będzie sobie potem machnąć. Dobra, już starczy, już starczy. Tyle mi na początek wystarczy. Nie jest tutaj źle. Ewentualnie tutaj jeszcze bym. Chociaż nie, jest miejsca na manewr. Nie ma takiej tragedii. I te małe pryzmy nie są wcale takie małe. Tak naprawdę moim zdaniem, więc jest spoko. Słuchajcie, że tu jest tekstura taka, właśnie bo to miałem dokończyć. A tutaj taka, to się nie martwcie. Ja potem wybiorę albo ten asfalt, albo taki asfalt i wymaluję tam, gdzie ma być po prostu asfalt. Tam tak to wymaluję. Jedynie ubolewam, że nie ma żadnych krawężników. To by mi się nawet, powiem wam szczerze, bardzo przydało, no ale mamy jak mamy. Dobra, i jak się dorobię, to tutaj będzie równolegle druga obora. Ja oczywiście wiem, że fajniej by to wyglądało, jakby one stały dwie tak obok siebie, bo bym wtedy mógł przejechać po prostu z jednej do drugiej, a tak to będę musiał coś tu pomanewrować, ale mi to nie przeszkadza absolutnie, że sobie gdzieś muszę dalej pojechać, że coś muszę dalej gdzieś zrobić, to jest nie bez znaczenia. Ok, kochani, 34 minuta i kolejna rzecz, którą chciałem dzisiaj z wami zrobić, to ogród, ponieważ mam właśnie tutaj kupę wszelakich modyfikacji na ogródek. I teraz tak, ja tutaj rozkminiam, czy ogródek, czy zaczynać już odtąd, wzdłuż tej trawy. Co tak, Lotosz, jak posrany? Pokazuję. I objaśniam. Z drogi.
I słuchajcie, gdzie ta kawa? I słuchajcie, myślę, czy właśnie zacząć tak, jak tutaj idzie już ta trawka, płotek, czy po prostu może zrobić ogródek tylko tutaj. Bo wiecie, tutaj jest znowu takie miejsce, że widać, kto przyjeżdża do domu, nie? I tak dalej, że tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, okejka, coś w tym stylu. I tak sobie właśnie myślę, czy taki mniejszy ogródek odtąd tutaj zacząć. Może nawet byłoby spoko, bo tu jest wyjście z domu, więc można sobie łatwo przejść tędy na ten ogródeczek, nie? Tylko, że ten płot z kolei, kurde, tak by trzeba było jakoś zrobić, żeby tutaj, no, żeby tutaj można było po prostu przejść, było miejsce jeszcze na jakieś stoliczki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja może wejdę sobie w menu budowy po prostu i będę widział, jak to się mniej więcej prezentuje, tak. Myślałem o tym płocie, ale jeszcze mamy płotki. Aha, to jest brama, dobra. Brama z furtką. A właśnie ciekaw jestem, czy jest sama furtka. Czy jest sama furtka? Moment. Tu jest jakiś gate. Jakie to jest duże? No to jest taki. No taka nie do końca furtka, nie? To jest takie, kurde, coś dziwnego. No jest taki płotek, ale on jest chyba. On ma chyba stały rozmiar, z tego co tak rozumiem i widzę. Ten płot. Więc to taki kwadratowy ogródek bym musiał zrobić na niego. Tutaj. No. Także no, zobaczymy, zobaczymy. Kurde. A może jednak odtąd? Ale to bym musiał tutaj zrobić w sumie od całego tego. Cały tak tutaj dom by trzeba było od tym płotkiem właściwie opto. Chociaż nie, może być tak. Tylko, że tu jest właśnie jedna wielkość tego płotu. Mi się to nie podoba, to jest bez sensu po prostu. No metalowe, a czy jakieś ceglaste, no to też jest jakaś lekka przesada. Moim zdaniem. W różnych coś będzie. No są te. A w różnych to są pierdoletki takie, dobra. Stoliczki i tak dalej. No najpierw trzeba by płotek tego ogródka zrobić. I tak sobie myślę. I tak sobie myślę, bo wiecie co? Ja kompletnie jakoś, kurde, nie umiem sobie skojarzyć, jak tam ludzie mają. To jest chyba jedyny płot, jaki będzie sens postawić, z tego co widzę. Tani też nie jest, no ale nic nie szkodzi. Powiem wam, że nie mam pojęcia najmniejszego, jak tam ludzie sobie to ewentualnie stawiają u siebie gdzieś tam w domach i tak dalej, i tak dalej. Fajne jest to, że on domyślnie się robi właśnie już taki równy. Także no ja tutaj tylko sobie do tej trawki może to dorównam, bo ona też jest w takiej równej linii dosyć. A to będzie w ten sposób, tak? Do wewnątrz. No tak, bo on jest troszeczkę chyba. No właśnie, to powinno być. Chociaż czy ja wiem? A nie, to jednak tak nie jest. Okej, no to dobra, no to fajnie, to tym lepiej nawet. Bo myślałem, że po prostu te słupki, one będą albo do wewnątrz, albo na zewnątrz, ale te sztachety na szczęście idą chyba przez środek, więc dobrze jest. Okej. No, nie można przy samym budynku, więc trzeba niestety sobie jakoś radzić. Obrócę sobie kamerkę jeszcze. Moment, jak to by obrócić tak, żeby było w miarę równo. Żeby to było w miarę równo i sensownie. Płoty to jest zmora, dlatego ja to wolę już postawić teraz, słuchajcie, wiecie, i mieć ten problem po prostu z głowy. Tylko moment, jeżeli ja bym sobie tutaj to zrobił tak, że tu byłby w tym miejscu ogródek, a to miałoby sens, bo by ładnie to wyglądało też z drogi, no to bym musiał. No to bym musiał sobie postawić krótszy. A to jest ten krótszy, dobra, a może ten metrowy? O, coś takiego. Okej. No i zostawimy to o tak, mniej więcej. Tylko sprawdzę, czy to jest równo. Pewnie nie jest. No ale, no oczywiście, że nie jest równo. Moment. To jest za długie nawet z tego. Chociaż nie jest za długie. To jest po prostu takie. Kurczę. Zaraz, dorównajmy do tego może. O. Teraz jest chyba spoko, nie?
No, stąd wygląda na równy, dobra. I teraz tak, słupek, jest tu słupek, jest słupek, jest słupek, dobra. Słupek może być tu. Kurczę, tu jest już teraz, im więcej jest tych obiektów, tym trudniej to postawić, prawdę mówiąc. O, stąd będzie widać jakoś, jako tako. Ja tutaj się tak garbię już, że masakra. O, może tak. No ale tutaj znowu się ten obiekt dziwnie jakoś, kurczę, umiejscawia. No bardziej przybliżyć się tego nie da, niestety. Spróbuję jeszcze z tej perspektywy. Dobra. No jakoś jest, okej. Puh, nie ma tragedii. No to dobra, no to zrobimy teraz to tak. Tutaj to ogrodzenie zrobiłem pod skosem i to tak będzie. To nie będę tego korygował w żaden sposób. A tutaj zrobię to inaczej. Już mam pomysł, jak to zrobię. Już mam pomysł. Zrobimy teraz tak, ten dwumetrowy. Wyrównam do tej tutaj tego pasa trawy, albo do po prostu elewacji do fundamentu. Czy co to tam jest? O, dobra. Jest względnie równo. A jeżeli jest nierówno, to znaczy, że dom też stoi nierówno. I teraz zrobimy tak. Cholera. Powiem wam, no, najcięższy chyba obiekt jak na razie dla mnie do stawiania tutaj jest. Kurde. Nie widzę, w co on wnika, wiecie, i o, jest, dobra. Wyświetlił mi się z monitora, że mi się monitor wyłączy, czy jeszcze z niego korzystam. Oczywiście, że z niego korzystam. Tu się robią teraz poważne inwestycje budowlane, ogrodnicze. Powiem wam, że się kurde cały zgrzałem i spociłem, nie? Normalnie jak budowlaniec. A jeszcze deszcz pada, więc warunki są niesprzyjające kompletnie. Moment, bo mi się tutaj coś te klawisze... O, dobra, teraz tak. Może teraz tak, bo to jest w sumie jedno i to samo. Położenie. I właśnie, żeby to tylko było równo. Oj, bo wiecie, ja tutaj chcę to tak jeszcze zrobić i potem zrobić 90 stopni zakręt. A tu w tym miejscu po prostu będą jakieś kwiotki rosły. I tyle, no. I tyle. Kwiotki i nic poza tym. Moment, tak. No bardziej ja już tego nie przybliżę. No nie, abata. Cholera, i teraz ja się boję, jak ja to postawiłem. No to jest po prostu, powiem wam, cud nad Wisłą, bo to chyba... Jest dosyć równo, dobra. Dobra, biorę 4-metrowy, żeby się nie pierdzielić tak po kawałeczku. Teraz, o, i teraz ja chcę to zrobić, słuchajcie. On się chyba powinien, zawsze jak on się wyświetla, to on powinien się wyświetlać na równo. Kurde, no to już jest w ogóle tak długie, że tego to ja już naprawdę nie postawię. W żaden sposób. A myślałem, że będzie łatwiej. Do jasnej anielki. Masakra, powiem wam. Masakra, po prostu masakra. Dobra. Teraz tutaj trzeba zrobić 90 stopni, żeby było równo względem chociaż tego paska. Jest. Jakoś tam jest. No jakoś tam jest. Nie będę narzekał. O, no chociaż tutaj będzie troszeczkę wygodniej pod tym względem. Wyłączę sobie mapkę i F1, żeby więcej widzieć.
O cholera. Kurde. Misklik zrobiłem. Wiecie, co to jest misklik, nie? Że kliknąłem po prostu. Aj, w złym momencie. No nic, dobra, trudno. To nie wygląda aż tak źle na szczęście. I teraz jeszcze jeden pasek, ale to już bez misklika musi być, bo mnie jasna szewska pasja zaraz trafi. Zachciało mi się kuźwa ogródka, nie? Jak mi ktoś ten ogródek będzie krytykował, albo marudził, albo kręcił nosem, że zrobiłby tak, albo tak, to ja mu po prostu powiem, a wypchaj się sianem, bo... Strasznie mnie to dużo nerwów kosztowało, wiecie? Dobra. No, dobra, niech tak będzie. Nawet nie chcę patrzeć, jak to wygląda w drugą stronę. No i słuchajcie, no i tyle w sumie z tego ogródka, bym tak powiedział. Znaczy, no nie no, nie skończyłem jeszcze robić ogrodzenia, tylko że... Chyba już teraz tak. Czy on troszeczkę będzie za ciasny jednak? Jak uważacie? Bo ja już sam nie wiem. Aż mi się tutaj te klawisze po prostu wszystkie pierdzielą masakrycznie. Dobra. Okej, okay, dobra, do tego sobie dorównałem. To jest taki zawsze fajny punkt wyjścia, czy punkt widzenia od tamtej strony. Cholera, no nie, no ja mnie zaraz tutaj coś trefi. Masakra. Moment. Dobra, jest. Udało się to jakoś wstrzelić. Łatwo nie było, ale się udało. Dobra. Nie no, starczy, absolutnie starczy taki ogródeczek, tylko tutaj coś mnie zastanawia. Tu jest coś nierówno z glebą, bo tutaj to tak się zapadło trochę, ale dobra, już mniejsza z tym. No i już teraz dociągnę ten płot do końca. Zobaczymy, czy akurat uda mi się wycyrklować w granicę tej elewacji tam. No emocje jak na grzybach, powiem wam, mi tak pot tutaj cieknie, że masakra. Niewygodny obieg do stawiania, ale jest równo, no jest równo w miarę. Kurde, mylą mi się już te kierunki i ta myszka jeszcze tutaj. No im większy obiekt się ma tutaj do stawiania i na większym przybliżeniu ten jest dużo, dużo, dużo trudniej po prostu. No tak to, taki to już jest ten urok, tak to już tutaj jest po prostu na tej wsi. Dobra. A jak skończę to ogrodzenie i postawię te obiekty, to wam jeszcze pokażę, jak właśnie malować trawą, kiedy mapa nie jest przystosowana do malowania trawą i albo nie wiecie, jak to zrobić, albo po prostu no nie macie jak tego zrobić, bo coś na to nie pozwala, nie? I teraz tak, tutaj widzę, ten płotek wychodzi, wyjdzie, trzeba go będzie troszeczkę skitrać. Dobra, zrobimy to z takiej perspektywy. Szkoda, że tak nie można całkiem na płasko, izometrycznie 2D właściwie, jak w starych strategiach zrobić. No nic, no ja ten płot schowam tutaj jak najbardziej do siebie. Bo widzę, że na szczęście można. Okej. Chyba nawet mi się to udało zrobić w miarę ładnie. Dobra. I teraz dwumetrówka. Jeżeli mi się to uda teraz ładnie zrobić, to powiem wam, że no to jest na takim farcie. Tu, no nie no, akurat 2 metry, nie? Akurat 2 metry, coś pięknego. No ja dzisiaj przyfarciłem jak nigdy, powiem wam. No troszeczkę będzie za krótki, no troszeczkę. No ale z drugiej strony przydałaby się też furtka, co nie? Teraz tak o tym pomyślałem, że furtka by się przydała, chociaż też niekoniecznie. Coś się wymyśli jeszcze. Żeby on tak mocno nie wystawał. O! No i cyk, pięknie, dobra. Jakoś to wygląda, okej. Teraz tak, tutaj gdzie ewentualnie jest jeszcze pusto, o, czyli tu pomalujemy sobie trawą. Trawa jest w ozdobach. I to są takie placki, no takie obszary o różnej wielkości, 8x2. To jest coś takiego. I słuchajcie, tu się pojawi, jak ja to postawię,
Czyli taki długi, wąski pasek. O, tu się pojawią takie cztery słupki i beczka. I to jest fajne, bo pokazuje Wam to, gdzie kończy się dany obszar trawą. Na przykład na takim oddaleniu czasem tego nie widać. Kocie Filipie, to nie jest dobry czas na miłość, naprawdę. Teraz nie będzie tutaj miziania za uchem. Znowu kot mnie oczywiście odwiedził, jak to standardowo, kiedy nagrywam odcinek. Filip, odejdź. Odejdź, kocie, odejdź. Teraz nie. O. I dzięki temu ja na przykład wiem, gdzie mogę tę trawę jeszcze jako taką postawić, żeby ona się tutaj z jakąś sąsiednią, powiedzmy, nie nachodziła. Gdzieś tutaj zostawię na przykład takie puste placki, bo to wygląda nie najgorzej. No ale teraz na przykład bierzemy taką 16x16. To już jest duże, moment, może 8x8. O, 8x8 będzie ok. I tutaj, gdzie jest ten ogródek, to fajnie by było tę trawę, no, zrobić taką ładniejszą. Czasami też tu właśnie, tak jak mówię, ja tu tam też gdzieś to mi się tutaj ponachodzi i tak dalej, i tak dalej. No i... No i tyle. Próbował wskoczyć, ale coś mu nie pykło. Dobra. No tutaj troszeczkę jest kolizja z takimi jakimiś tam budynkami, a czy no z tymi, z tym płotem podejrzewam, ale udało się. Jako tako się udało. Oj, troszeczkę tą trawę tutaj na ten marmur. Kurde. I teraz tak, słuchajcie. No... Nie, no tak tego nie zostawimy oczywiście. Trzeba wejść w obiekty, w garażu oczywiście. I no, zastosować trik pod tytułem sprzedawanie tej całej trawy, nie? I teraz moment, gdzie ja to mam? Trzeba to znaleźć, bo tego to jest... To może być w różnych miejscach. What? A, będzie. No, to jest właśnie ten urok farminga, nie? I stawianie obiektów. No i teraz tak, klikamy po prostu na to. Na beczkę na przykład, beczka znika, słupki znikają, trawa zostaje i jeżeli gracie na dedyku ze znajomymi i też nie macie tej mapy edytowanej pod tą nową wersję gry, żeby malować trawą rosnącą, a nie taką płaską, no to ta modyfikacja jest do tego kapitalna, bez żadnego ryzyka i tak dalej. Oczywiście tutaj ja to też wymaluję, ale to już, tutaj to ja właściwie wiecie, ja wam tutaj po prostu chciałem pokazać taki prosty przykład, jak to działa, nie? Na takiej zasadzie. No i co, słuchajcie, dobra, ja tutaj posprzedaję te becki, te słupki i zabieramy się za co? No, trzeba ten ogródek tutaj urządzić oczywiście. Ja z tą furtką też będę musiał coś pomyśleć jeszcze jednak, no bo mieć furtkę to jest jednak dobra rzecz. Dlatego, no, coś trzeba będzie wykombinować, ale póki co zajmijmy się jakimiś ozdobami. I teraz tak, tutaj, o nie, to jest cholernie duże. To jest cholernie duże i oczywiście ja tego nie pomniejszę, bo nie będzie jak. Ale moment, to tutaj może, żeby tak, o. Troszeczkę tak. Ten taka dziwna przestrzeń między tymi ogrodzeniami, która powstała, niekoniecznie wygląda fajnie. Żeby ją tak troszeczkę, o, tutaj proszę, w taki ładny sposób przysłonić. Może to jeszcze tak obrócę trochę. O, dobra. I sobie to tak zrobimy tu. Jeszcze jeden może? Chociaż nie. Nie, jeden tam wystarczy. Będzie ok, dobra. I teraz tak. To i to ja stawiać nie będziemy. Tu jest grill. Grilla oczywiście jak najbardziej ja sobie postawię. Grilla to może ja postawię tutaj, by tak pasowało, żeby tak nie był jakoś mega na widoku, czy coś. O, w ten oto sposób. Może, o, tak bardziej. O, tutaj, w stronę ludzi, żeby tutaj, kto tam opiekuje się tymi kiełbaskami, czy tam mięsem, karkóweczką, czy czymkolwiek innym na grillu, żeby po prostu miał mniej więcej to na widoku wszystko. Tak, tu może nie tak blisko płotu, żeby ten płot się nie spalił, ale, o, może tak. Dobrze, jest grill. Jest grill, dobra. Pranie. Nie no, prania tutaj, słuchajcie. Chociaż pranie to nie jest głupi pomysł. No ale ogródek jest za mały. Pranie suszymy w środku. Mamy suszarki, więc pranie suszymy w środku. I teraz tak, co tu jeszcze było? Aha, takie oto stoliczki. Taki oto stoliczek z kistą piwa w ogóle. Tylko nie wiem, czy to jest stoliczek z tymi już z krzesełkami, tymi fajnymi, czy...
czy to po prostu będzie takie, o, moment, to może bym tak postawił tutaj, dorównam to tutaj do tego, o, okej, okay. Spróbujemy to postawić tak tu, no ja tu widzę sam stoliczek, to krzesło chyba jest do tego stoliczka, tak mi się coś wydaje, wiecie, dlatego dobra, niech będzie tutaj taki, taka, w sumie taki leżak do stolika, no to tak jest trochę dziwnie, nie? To może... czy ja mam jakieś inne krzesełko? Czy ja mam jakieś inne krzesełko? Nie, ale mam ławkę. O, ławka już spoko. Ławka już jest okej. Ławka już będzie dobra, a leżaczek to po prostu leżaczki postawimy gdzie indziej. Gdzieś tam może z boku bardziej. Tak. O. Powinno być równo. Znaczy powinno, a czy jest? Nie jest. O, teraz. Teraz jest lepiej. Tu jedno. Jedna ławeczka. Ja oczywiście wiem, że się obraca obiekty szybciej z shiftem, no ale tutaj jedną rękę mam teraz na myszce i tutaj na tych strzałkach to tak różnie bywa. Moment. Teraz tak, żeby to w miarę równo wyszło. Spróbujemy z takiej perspektywy w miarę o równej, równoległej to ustawić. Chyba powinno być ok, no tak przynajmniej. No, ta jest trochę dalej ta ławka, no ale ją można przesunąć zawsze jak się siada, nie? To jest taka dosyć lekka ławka. Tu jest jeszcze coś takiego. Ale to jest takie bardziej gdzieś po prostu, no, poza taki teren. I tak, gdzieś tu była skrzynka piwa, o ile pamiętam, jest. Jest skrzynka piwa. Jest skrzynka browarków. To ona gdzieś tutaj jest. Niech ona gdzieś tutaj sobie jest pod stołem może. Jeżeli się tak da. Albo tutaj obok ławeczek. O, niech stoi. Tak, jedna. Tak, gdzieś jakoś tutaj druga, o. Ewentualnie jakoś trzecia. Dobra. No i już impreza powoli nabiera rumieńców, nie? Dobra, okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Taki leżaczek. Właśnie, te leżaczki. Leżaczki to może tak bardziej tu. Może tak bardziej tu. No, może nie przy tym błotku, ale tak... Chociaż ja tam jeszcze domaluję tej trawy, więc spoko. Pod tym obiektem. Tu może tak. Jeden o tu. A drugi niech sobie jest tak gdzieś mniej więcej tu, o. Dobra, w ten sposób. I jeszcze mi brakuje paru modów w sumie, bo jeszcze by mi się przydał ten taki basenik. Ktoś z was mi podesłał też basenik właśnie. Basenik byłby spoko. No ale to pranie mnie tutaj frapuje. I gdyby je postawić, one są strasznie ogromne. Masakra. Oj. Filip, jak się wspina po moim sprzęcie Hi-Fi, to się może źle skończyć zaraz. No cóż, najwyżej będzie jeb i skończę nagranie, no. Moment, jeszcze tutaj to drzewko bym gdzieś postawił. Bardzo chętnie. Tutaj chyba się wszystko pomieści raczej, jeśli chodzi o to, czy... kurde, mi się strasznie to drzewko podoba. I się zastanawiam, czy tutaj mi się pomieści każda maszyna, która będzie przejeżdżać tędy. No bo wiecie, przejeżdżać w stylu, no tam, pod warsztat i tak dalej, nie? I bym tak jeszcze sobie tutaj właśnie postawił takie drzeweczko w tym miejscu. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale mi ono tutaj pasuje. Ewentualnie gdzieś jeszcze, może bym to zasłonił tym... No ale to z drugiej strony tak trochę bez sensu jest to zasłaniać, tu. Chociaż w sumie drogę bym wtedy wytyczył bardziej tak... O, no. Ej, to nie jest głupie. Widzicie? I przez przypadek znalazłem sposób na zasłonięcie pewnych tekstur bezkolizyjnych. No. Moment, jak to będzie się prezentować mniej więcej? No to by trzeba było jakoś tak postawić, żeby to tutaj przykryć. Coś tu będzie wystawać niestety, no ale trudno. Zobaczmy. Uwaga. No, nie rzuca się tak w oczy przynajmniej, nie? Nie rzuca się tak w oczy, jest spoko. No i drugi wychodzi na to, że tu.
by musiał stać. Jak to będzie wyglądać z takimi dwoma tutaj obiektami? No w sumie, dobra, jest. Też to jakoś wygląda. I teraz tak, tutaj jest brama, ona się tutaj rozsuwa i może być przy wjeździe jeszcze, owszem, jak najbardziej taki jeden. No i są takie w czterech miejscach, może póki co chaotycznie, ale ja wierzę, że kiedy tutaj już zagospodaruję też, dopieszczę te detale typu ta gleba tutaj, gdzie trzeba to wymaluję betonem, gdzie trzeba zostawię trawnik, nie? No to ja wierzę w to, że tutaj, no coś tutaj... No finalnie powstanie taki klimat, który sprawi, że to coś tutaj będzie wyglądać spoko, no. W ten sposób powiem. Okej, dobra, słuchajcie, zostało mi 65 koła. I teraz ja nie chcę na Hama teraz szukać jeszcze jakiegoś obiektu, który mógłbym kupić ewentualnie, czy coś. Bo to nie o to tutaj chodzi. Właściwie, żeby ruszyć z jakąkolwiek produkcją, czy z czymś, ze zbiorami, to... jakąkolwiek produkcją, może nie, ale z taką podstawową produkcją, podstawową pracą, zbiorami i tak dalej, no to ja już tutaj wszystko mam. Tak właściwie, prawdę mówiąc, nie? Wszystko, co potrzebne do takiego stopnia, żeby ruszyć po prostu z robotą, to już jest. Także no, właściwie to myślę, że powoli trzeba będzie też już szykować się na pierwsze odcinki na nowej farmie już z konkretnych prac. Przy czym... chciałbym najpierw właśnie się rozejrzeć jeszcze za tym, znaczy obejrzeć sobie dokładnie ten Seed Maker. On tutaj dużo nie kosztuje. Fakt, że potrzebuje ziarna i herbicydy. Widziałem gdzieś modyfikację na produkcję herbicydu, tylko nie wiem do jakiego stopnia ona będzie realna. I z czego ten herbicyd tam się będzie robić, nie wiem, czy z gnojówki i wody, czy coś. Nie mam pojęcia. Będę musiał się z tym rozeznać. No ale słuchajcie, póki co mi się tutaj bardzo podoba. Widzowie kochani, o proszę, ogródeczek taki, może ławeczki nie jakiejś tam pierwszej jakości. Jeszcze ten ogródek tutaj dorobimy, jeszcze coś się tutaj postawi. Słuchajcie, grill jest, browarek jest, tutaj leżaczki, żeby sobie usiąść i podziwiać pola, silosy i tak dalej. Również są, ewentualnie poopalać się trochę, no nie teraz, ale ogólnie. Też jest taka możliwość. Coś tu jeszcze będę rozbudowywał w tym miejscu. Tutaj zapewne też jeszcze jakiś fajny budynek postawię. No, miejsca jest od cholery, jednak tego miejsca mam dużo. Ja się obawiałem, że mimo dużego terenu mogę mieć mało miejsca na to, co chcę, ale już jest ok. Dobrze, kochani, na dzisiaj to będzie tyle. Już nie będę robił trzeciego odcinka, trzeciej części z rozbudowy farmy, bo to nie ma sensu. W kolejnym odcinku już postaram się, aby był gość. Mam nadzieję, że gość czeka i zgodzi się ze mną zagrać. Ruszymy z pierwszymi pracami już na nowej farmie. Pierwszy raz maszyny wyjadą do akcji na tej nowej farmie. Zobaczymy, co tam będą, czy siewy, czy coś innego. Ja mam tutaj jeszcze na polach przecież obsiany poplon na polu 42, 41, 18 i 38. Trzeba tu będzie przeorać, no. Wyjechać po prostu z nowej gospodarki już do akcji. Napiszcie, co myślicie o tych garażach zamiast tego poprzedniego, który postawiłem, i generalnie byłbym wdzięczny za wasze opinie na temat rozkładu tutaj mojej farmy. Jednak mieszane uczucia mam co do tych oto drzewek, chociaż one są ładne, one są statyczne, w ogóle się nie ruszają na wietrze. No nic, nie szkodzi. Co myślicie o rozwiązaniu takim, że to jest w ogóle hybryda, to jest jakiś mutant. Co myślicie o tym rozwiązaniu, żeby tutaj tak te kikuty jako tako zamoskować? Drogę z tej myjki, no to słuchajcie, ja zrobię po prostu tak tutaj i prosto tam. Tu będzie taki gdzieś dosłownie przed tym klombem po prostu dróżka. Jakoś to rozwiążę w ten sposób, więc miejsca na manewry jest. Spoko oko, nic się tutaj nie dzieje. Dzięki wam wielkie za uwagę, czekam na wasze opinie co do tego, co doszło i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że mogłem nie ruszać nic między odcinkami, ale ja się nie mogę powstrzymać. Powiem wam szczerze, że naprawdę mi to stawianie tutaj budynków póki co sprawiło w tym farmingu najlepszą frajdę. Ale spoko, nie ma tego złego. Coraz więcej modów produkcyjnych, przetwórskich się pojawia. Myślę, że będziemy to wszystko korzystać, z tego wszystkiego korzystać i to wszystko instalować. Do zobaczyska, czekam na opinię, będę wdzięczny i do następnego, cześć!